Jego prezesem był Edward Jackowski. Podobną strukturę organizacyjną miała prokuratura. Sąd grodzki w Starogardzie, rozstrzygający sprawy o lokalnym zasięgu, mieścił się przy ulicy Kościuszki. Tutaj też zlokalizowane było więzienie karno-śledcze, mogące pomieścić do 160 więźniów. Jeszcze z czasów zaborczych datuje się prężna działalność kilku miejscowych stowarzyszeń. Należało do nich Towarzystwo Ludowe, najstarsze i zarazem najliczniejsze stowarzyszenie w mieście, skupiające około 800 członków, któremu przewodniczył starogardzki proboszcz. On też stał na czele Towarzystwa Czeladzi. Związek Katolickich Polek skupiał w swych szeregach kobiety działające na polu religijno-społecznym. Stowarzyszenie Powstańców i Wojaków liczyło w okresie międzywojennym około 200 członków. Inwalidzi wojenni także posiadali swój związek, występujący w obronie ich interesów. Sanacyjne związki w mieście reprezentował szczególnie Legion Młodych, do którego należało także kilku starogardzian, znanych i w późniejszym okresie lokalnych działaczy. Liga Morska i Kolonialna zaszczepiała w szeregach młodzieży świadomość mocarstwowej idei państwa. Podobnie jak Towarzystwo Czerwonego Krzyża, była to organizacja o charakterze ogólnopolskim. Stacja sanitarna działała też przy powszechnej kasie chorych. Bogate życie społeczno-kulturalne w mieście dawało znać o sobie zwłaszcza podczas świąt państwowych, kiedy to rynek starogardzki przemierzały pochody i defilady różnych towarzystw i organizacji, często także z własnymi orkiestrami. Jako jedno z najstarszych w mieście, działające od 1888 roku, Stowarzyszenie Śpiewu Świętej Cecylii posiada ogromne zasługi w popularyzacji polskiej pieśni i krzewieniu kultury muzycznej i wokalnej w Starogardzie. Działa ono zresztą do dziś.
zasługach na polu kultury od 1913 roku dorównuje także starogardzki chór Lutnia. Przez długie lata prezesował mu nestor miejscowych śpiewaków Julian Burczyk. Piękną kartę działalności śpiewaczej w mieście zapisał też męski chór kościelny, skupiony przy parafii Farnej. Powstał on w 1925 roku i nadal aktywnie działa. Nieskrępowaną działalność kulturalną uprawiała starogardzka niemiecka mniejszość narodowa, utrzymująca własny zespół śpiewaczy i teatr amatorski. Polacy swoje ambicje teatralne zaspokajali dzięki aktywnemu w Starogardzie zespołowi sceny polskiej. Nauczone bolesnymi doświadczeniami licznych niegdyś pożarów w mieście, społeczeństwo Starogardu w 1862 roku powołało Ochotniczą Straż Ogniową, dodajmy, jedną z najstarszych na ziemiach polskich. Od 1920 roku w jej zarządzie zasiadali już wyłącznie Polacy, a wśród nich tacy działacze jak Teodor Maciejewski, Leon Marchlewicz i Jan Pilar. Jeszcze przed wybuchem wojny jednostka otrzymała nowy sztandar. Wielki sprawdzian umiejętności i wielkiej determinacji w gaszeniu pożaru miasta płonącego w wyniku działań wyzwoleńczych starogardzcy strażacy zdali w lutym i marcu 1945 roku. Powojenne jubileusze Ochotniczej Straży były okazją do przypomnienia pięknych tradycji ofiarnej służby dla dobra mieszkańców, obrony ich mienia i życia. Rozwijające się prężnie od końca XIX wieku miasto przez całe dwudziestolecie międzywojenne interesowało przybywających do Starogardu ludzi kultury, interesu, przedsiębiorców, wojskowych. Gościny udzielały im miejscowe hotele, z których sporą renomą cieszył się hotel Forbacha przy Rynku. Oferował on nie tylko godziwe warunki zakwaterowania, ale również doskonałą kuchnię oraz rozrywki dla gości. Korzystali z nich również miejscowi notable, bywalcy koncertów, dancingu, uczestnicy gier salonowych i wystawnych przyjęć. O gości zabiegał Leffelholz przy ulicy Chojnickiej oraz Zajdel przy Rynku. Popularny był hotel Pomorski, Wielkopolski i Strzelnica. Często oprócz sali bilardowej hotele udostępniały również własną scenę na występy estradowe i teatralne. Miasto dysponowało również licznymi restauracjami i kawiarniami. Nie brakowało ulicznych ogródków, piwiarni oraz tanich jadłodajni. Dla amatorów spacerów poza miasto czekał z gościną i dobrą kuchnią ogródek obywatelski, restauracja z salą zebrań i imprez towarzyskich przy ulicy Lubichowskiej. Miłośnicy długich wycieczek znajdowali odpoczynek i poczęstunek w leśnej restauracji znanej od czasów pruskich pod nazwą Waldhaus. Skończyła ona swój żywot po II wojnie światowej. Podobny los czekał pozostałe przedwojenne hotele. Urok Starogardu niewątpliwie wynikał z atrakcyjnego położenia samego miasta.
rozlokowanego wśród lasów, w zakolach rzeki Wieżycy, na terenie urozmaiconym wypiętrzeniami pagórków i wzgórz. Warunki te wykorzystano w latach międzywojennych, tworząc na podmiejskich Błoniach rozległy park, który wraz z terenami rekreacyjnymi pod strzelnicą i kompleksem leśnym Stada Ogierów, czy też Parkiem Kocborowskim, stanowił miejsce wypoczynku starogardzian w czasach, gdy o radiu i telewizji nikt jeszcze nie marzył. Atrakcyjność położenia miasta i warunki stworzone przez naturę już w XIX wieku wykorzystali twórcy niemieckiego towarzystwa wioślarskiego, urządzającego parady łodzi i spływy kajakowe na Wieżycy. W latach międzywojennych urządzono tu również kąpielisko miejskie, zaś drużyny młodzieżowe ochoczo propagowały sporty wodne i wioślarstwo. Na czas zimy mokradła i rozlewiska rzeki przekształcały się w lodowisko dla amatorów łyżwiarstwa. Żadnemu pokoleniu starogardzian los nie oszczędził problemów i kłopotów, jednak potrafili oni czerpać radość i nadzieję z każdego dnia. Mimo różnic społecznych, narodowościowych, politycznych i wyznaniowych, umieli oni budować wzajemną jedność miejskiej wspólnoty Starogardu. Tragiczny wrzesień 1939 roku dopisał dziejom Starogardu bolesną kartę okupacyjnej niewoli, a jego mieszkańcom zgotował bezmiar cierpień. Hitlerowski terror w pierwszej kolejności dotknął miejscową żydowską mniejszość narodową, którą steroryzowano i wymordowano już w początkach wojny. Podobny los hitlerowcy zgotowali Polakom, znanym z ich patriotyzmu, krzewicielom ducha narodowego, a więc księżom, nauczycielom, działaczom społeczno-politycznym, harcerzom. Starogardzki rynek stał się widownią odbywanych na nim parad i zgromadzeń hitlerowskich formacji wojskowych, policyjnych, organizacji nazistowskich, demonstrujących swoją butną władzę w okupowanym mieście. Gloryfikacją potęgi Rzeszy była objazdowa wystawa gospodarcza. O klęskach frontowych świadczyły coraz częstsze pogrzeby żołnierzy Wehrmachtu, aż w końcu nadszedł czas ucieczki Niemców przed nacierającą ofensywą sowiecką. I tak 6 marca 1945 roku na starogardzki rynek wtargnęły czołgi czerwonoarmistów. W Śródmieściu ciężkie działa siały spustoszenie. Pożary trawiły narożne kamienice w rynku oraz w kilku punktach Śródmieścia i w okolicach dworca kolejowego. Miasto płaciło gorzką cenę swego wyzwolenia. Pozostawały ruiny, kikuty domów, niezabliźnione rany miasta. Ten okrutny czas wprawdzie minął, lecz pozostała wciąż żywa pamięć o tragicznym okresie okupacji. Obrazuje ją wymowna ekspozycja historyczna w murach Baszty Gdańskiej, która w latach wojny była jednym z miejsc kaźni na terenie miasta. Dokumentuje ta wystawa ogrom martyrologii tutejszej ludności, ilustruje opór mieszkańców przeciwko najeźdźcy i ukazuje życie Starogardu do chwili wyparcia okupantów. To symboliczne miejsce hołdu dla ofiar wojny.